Co jest najważniejsze, by dobrze grać w koszykówkę? Atletyzm? Oczywiście, że tak, ale przecież grając w koszykówkę trzeba też myśleć. Więc może inteligencja? Jasne, ale nic z tego nie będzie, jeśli na przykład nie będziesz umiał dobrze kozłować piłkę. W takim razie umiejętności. Oczywisty wybór, no bo nie zostaniesz dobrym koszykarzem, jeśli nie będziesz mieć pełnej kontroli nad piłką, ani nad swoim ciałem. I to jest bardzo ważne, ale najważniejszy jest wzrok. Ta odpowiedź jest tak samo głupia, jak i oczywista, no bo bez dobrego wzroku nie będziesz w stanie ocenić odległości między sobą a koszem, nie będziesz mógł wymierzyć, jak oddać dobry rzut, nie będziesz widzieć linii końcowej boiska, więc będziesz tracił ją, wychodząc poza linię autu. No i oprócz tego będziesz na przykład podawać piłkę prosto w ręce rywala. Historia NBA pokazuje, że koszykówka potrafi być bardzo niebezpieczna dla naszych oczu. Przypadkowa kontuzja może przerodzić się w poważny problem, a wada wzroku na poziomie -5 skutecznie odbiera całą pewność siebie na parkiecie. Wielu koszykarzy musiało zmierzyć się ze swoimi słabościami na tej płaszczyźnie i jakoś udało im się to przezwyciężyć. Wielu z nich zostało zapamiętanych nie tylko ze względu na swoje umiejętności oraz osiągnięcia w koszykówce, ale także na swoistą charakterystyczność oraz ciekawe historie związane z okularami sportowymi. Cześć, z tej strony KeepTheBeat i to jest kanał o koszykówce. Zostałem ambasadorem akcji Widzę się w sporcie, która ma na celu zwiększyć wasze podejście do bezpieczeństwa oczu podczas gry w koszykówkę. Więcej informacji na temat tej akcji oczywiście z chęcią wam opowiem pod koniec tego materiału, ale w tym momencie chciałem wam przedstawić kilku koszykarzy, którzy grali w goglach sportowych. To są naprawdę ciekawe historie. Legendy. Pierwsze nazwisko, które rzuca się na usta, gdy myślimy o goglach sportowych, to oczywiście Kareem Abdul-Jabbar, jeden z najbardziej spełnionych koszykarzy w historii ligi i osoba, o której zaraz sobie pogadamy, bo wpierw musimy złożyć hołd pierwszej prawdziwej gwieździe NBA, archetypowi Kareema oraz zawodnikowi, który grał w tym samym klubie, tylko że 30 lat wcześniej. George Mikan, znany pod pseudonimem Pan Koszykówka, sprawił, że koszykówka w latach 50. zaczęła docierać do coraz większej grupy Amerykanów. Legenda Bostonu, Bob Cousy, stwierdził, że Mikan praktycznie w pojedynkę pociągnął lidze ku popularności w pierwszych latach swej działalności. Gdyby nie Mikan, nie byłoby Shaq'a, co zresztą stwierdził sam zainteresowany. Nie byłoby również Kareema Abdul-Jabbara, czyli jednego z najlepszych centrów w całej historii ligi. Sześciokrotny mistrz NBA, dwukrotny król strzelców, czterokrotny lider bloków, 19 razy zagrał w meczu gwiazd. Koszykarz z największą liczbą zdobytych punktów w historii. Jest to rekord, który najprawdopodobniej nigdy nie zostanie pokonany. Kareem był znany ze swych charakterystycznych gogli, które nosił grając dla Lakersów, ale oczywiście przecież to nie było tak, że od zawsze miał je na sobie, prawda? Swe pierwsze lata spędził w Milwaukee Bucks i już wtedy miał problemy ze zbyt natarczywymi obrońcami, którzy wpychali mu palce do oka podczas gry. Jeszcze za czasów koledżu musiał opuścić 2 mecze ze względu na kontuzję rogówki. Miarka się przebrała w ostatnim meczu finałów NBA w roku 1974. W 7. spotkaniu serii Bucks vs Celtics Kareem mocno oberwał od jednego z obrońców i jego oko zostało zarysowane. Gracz wpadł w taką furię, że musiał wyżyć się, uderzając w konstrukcję kosza. Po opuszczeniu pierwszych 16 spotkań następnego sezonu Kareem wrócił, mając na twarzy gogle sportowe, co oczywiście stało się jego znakiem rozpoznawczym na całą resztę kariery. Oczywiście był to jeden z 2 znaków rozpoznawczych, bo drugim był najbardziej charakterystyczny rzut hakiem w historii ligi. Okulary uchroniły go od kolejnych kontuzji, ostatecznie jednak Abdul-Jabbar nabawił się zespołu erozji rogówki. Magic Johnson w swojej biografii wspomina, że na ostatni pożegnalny mecz Kareema Abdul-Jabbara w NBA większość graczy Lakers oraz Celtics stawiło się w specjalnych okularach sportowych. Oczywiście była to forma oddania hołdu temu wspaniałemu zawodnikowi. Także Kareem, odpowiedz mi proszę, czy gogle sportowe pomogły ci w osiągnięciu tego wszystkiego? Tak. Tak myślałem, dziękuję za odpowiedź. Styl. Bardzo wielu znanych współcześnie grających koszykarzy także miało epizod gry w okularach sportowych. W marcu ubiegłego roku w meczu z Wizards LeBron James był zmuszony wyjść na boisko w okularach z powodu drobnej kontuzji oka. Dwyane Wade w roku 2011 również przez chwilę w nich grał i wyglądał w tym naprawdę przekozacko, ponieważ myślał, że pomogą mu one w problemach z migreną. Tony Parker podczas olimpiady w roku 2012 również przez chwilę grał w okularach sportowych, ponieważ zarysował rogówkę lewego oka w bardzo kuriozalny sposób. Cała akcja rozpętała się w klubie. Tony Parker wdał się w drobny konflikt z Chrisem Brownem oraz Drake'iem i tak jakoś się złożyło, że fragment potłuczonego szkła z butelki szampana powędrował prosto w oko Tonego Parkera. Kirk Hinrich, którego najbardziej zapamiętamy z gry dla Chicago Bulls, również od pewnego momentu musiał zacząć grać w okularach sportowych, ale historia, jak do tego doszło, jest dość straszna. Przed ukończeniem 30 roku życia Kirk musiał odnowić prawo jazdy. Udał się więc na rutynowe badania do okulisty i na miejscu okazało się, że ma bardzo delikatne lewe oko. Wiele lat wcześniej w koledżu Kirk oberwał dość mocno w twarz i ta delikatność oka wzięła się właśnie z tej sytuacji. Wówczas nie otrzymał od lekarzy żadnych instrukcji, co dalej robić z tą sytuacją, ani też zbytnio się tym nie przejął. Okazało się, że przez kilka pierwszych lat zawodowej kariery Kirka Hinricha każde wyjście na boisko mogło skończyć się tragicznie, ponieważ gdyby otrzymał kolejny potężny cios w twarz, to groziła mu całkowita utrata wzroku. Można tylko sobie wyobrażać, jak dużego fuksa miał gracz, który przez tyle lat ustrzegł się przed takim nieszczęściem. Od tamtej pory Kirk podjął decyzję o grze w specjalnej ochronie i bez żadnych komplikacji grał aż do 2016 roku. W ostatnim dziesięcioleciu miano najbardziej stylowego, najbardziej charakterystycznego koszykarza w okularach wędruje do Amara Stoudemire'a, który po kilku udanych sezonach w Phoenix Suns tuż przed podróżą do Nowego Jorku nabawił się problemów zdrowotnych, które zmusiły go do gry w okularach. W lutym 2009 roku podczas meczu przeciwko LA Clippers Stoudemire doznał kontuzji odłączenia siatkówki. Wszystko wina paluchów DeAndre Jordana. Dodatkowo podczas okresu przygotowawczego graczowi Suns częściowo rozdarła się tęczówka. Po zaledwie 7 meczach rozegranych w okularach sportowych podjął się operacji rekonstrukcji siatkówki, ale nawet po tej operacji ze względów bezpieczeństwa grał w specjalnej ochronie na oczy aż do końca kariery. I na boisku wyglądał naprawdę przekozacko. Poza tym, gdy Stoudemire próbował jeszcze odbudować swoją karierę w lidze izraelskiej, doszło do pewnej śmiesznej sytuacji, kiedy próbował podarować swoje okulary sportowe pewnemu sędziemu. Sugerując mu oczywiście, że po co to tłumaczysz, to jest oczywiste ślepy. Ikony. Cofnijmy się jeszcze do przeszłości, bo muszę wspomnieć o kilku istotnych nazwiskach. James Worthy, legenda Los Angeles Lakers, trzykrotny mistrz NBA i starszy kolega Michaela Jordana z Uniwersytetu Północnej Karoliny, w swym trzecim sezonie NBA doznał poważnej kontuzji oka. Okulary nanosi po sprawie. Od czasu, gdy zaczął w nich grać, 7-krotnie z rzędu meldował się w meczach gwiazd. Kurt Rambis, wąsate, waleczne szczudło, koszykarz z aparycją pana Tiktaka i okularami, które po latach stały się ikoną mody. Był pomocnikiem Magica Johnsona, tym gościem od obrony i zbiórek spędził w Los Angeles aż 14 sezonów i pomógł Lakersom zdobyć 4 mistrzostwa. Zanim przejdę do mojego ulubionego czterookiego bohatera, muszę wspomnieć jeszcze o takich zawodnikach jak Turl Bailey, Ben Wallace, Moses Malone, Antoine Carr, Book Williams, Larry Sanders, Bo Outlaw czy nawet Hakeem Olajuwon. Każdy z nich, choć przez chwilę grał w goglach bądź okularach sportowych, co dodawało im nie tylko lepszej wizji, ale też pewnej charakterystyczności na boisku. Ale teraz czas na największego bohatera, gościa, który pokazał, że gogle sportowe nie są takie złe, że są spoko i że można w nich naprawdę dobrze wyglądać. Horace Grant. Horace Granta można kojarzyć dwojako. Po pierwsze, pomógł Michaelowi Jordanowi w zdobyciu pierwszych 3 mistrzostw w latach 91-93. Po drugie, grywał w przestylowych goglach, których kolory odzwierciedlały barwy klubowe, które akurat reprezentował. W ciągu 7 lat gry dla Byków jego oprawki miały biały, czerwony bądź czarny kolor. Reprezentując Orlando Magic grał w goglach niebieskich. Natomiast w Lakersach z żółtymi oprawkami wyglądał jak gość, który wydał za dużo VC w wirtualnym ciuchlandzie NBA 2K. Jednak w ciągu pierwszych 3 lat swej kariery Horace Grant nie grał w goglach sportowych, ponieważ sam nie wiedział, że ich potrzebuje. Okulista byku stwierdził jednak po tym 3. sezonie, że Grant może mieć problem ze wzrokiem, co gracz z początku zdementował, ale dał się przekonać i rozpoczął grę w specjalnych goglach. Od tego momentu jego skuteczność gry jakoś magicznie się poprawiła i tak jakoś wyszło, że zdobyli 3 mistrzostwa NBA z rzędu. Po latach Horace przyznał się do kłamstwa, ponieważ na początku kariery był praktycznie ślepy. To są jego słowa. W końcu dał się namówić na grę w goglach sportowych, a następnie po tych kilku latach zawodowej gry w koszykówkę zdecydował się na operację laserową oczu. I tutaj najfajniejsza część historii, ponieważ Horace już nie miał problemu ze wzrokiem i nie potrzebował gogli, ale aż do końca kariery w nich grał. Dalej grał w okularach, ale zerówkach, bo parafrazując jego wypowiedź z wątku Ask Me Anything na Reddicie, w trakcie kariery dziesiątki razy spotykał się z rodzicami oraz dziadkami dzieciaków z wadą wzroku. Horace był dla tych dzieciaków wzorem do naśladowania, superbohaterem i pewnym odniesieniem, że gogle sportowe wcale nie są wieśniackie. Sprawiał, że dzieciaki nie czuły się gorsze grając w okularach, a z drugiej strony pokazywał, że to też żaden powód, by się z nich nabijać. Wręcz przeciwnie. Rodzice byli Grantowi z tego powodu niezmiernie wdzięczni. Horace Grant, najfajniejszy okularnik w NBA. Propsuję bardzo. Widzę się w sporcie. Jak wspominałem na początku, zostałem ambasadorem akcji Widzę się w sporcie i teraz chciałbym wam powiedzieć, dlaczego jest taka istotna. W gruncie rzeczy chodzi głównie o to, byście dbali o bezpieczeństwo własnych oczu podczas gry w koszykówkę. Regularne wizyty u okulisty są bardzo ważne, no bo trzeba jak najszybciej zaradzić, gdyby nagle wasz wzrok się pogarszał. Pamiętajcie o tym. Pamiętajcie również, że koszykówka to sport kontaktowy, więc jeśli już kiedyś mieliście jakieś bliskie spotkania z łokciami obrońców, nie daj Boże jakieś kontuzje twarzy bądź problemy z oczami, no to nie chcę nic mówić, ale być może jest to odpowiedni moment, by zainteresować się tematem okularów sportowych. Jak już dziś zobaczyliście, nie jest to wcale taki rzadki temat w zawodowej koszykówce, a przecież nawet i w polskim sporcie można zobaczyć sportowców w okularach sportowych, jak chociażby Karola Bieleckiego. Więcej o samej akcji dowiecie się z linku, który znajduje się w opisie pod tym filmem www.widzesiewsporcie.pl. Na ten moment się z wami żegnam i życzę, byście nigdy nie mieli żadnych nieprzyjemności oraz kontuzji związanych z twarzą, oczami lub czymkolwiek innym, bo ogólnie kontuzje są niefajne. No i oczywiście dajcie też znać w komentarzach, czy taki materiał o koszykarzach grających w okularach, goglach sportowych się wam spodobał. Mówił do was KeepTheBeat. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!